nużące. No, może się nie zmuszam przy tym tak jak w przypadku Awatara, no ale... Powiedzmy, że to nie jest takie super. To jeszcze jakieś 5 godzin. Patrzysz na Howlongi? Nie patrzyłbym. No zobaczymy. Prawdę mówiąc, jak na razie w gry, które zagrałem na PS-ie, to są beznadziejne. No, przynajmniej w większości, no Asura był spoko. Asura była spoko gierką. Problem było to, że no... Najgorsze wydawnictwo na świecie wycięło zakończenie, niż wydawało jakieś DLC, którego nawet nie można kupić. Brawo, brawo Capcom. Najlepsza firma. Dziale zabicy. A więc coś się psuje. TTS-y działają, ale bitsy z jakiegoś powodu nie działają. Ale ty też nie. TTS-y tylko działają. Ja musiał to renta nowe zaktualizowane linki zabrać do... Ja musiał nowe linki ogarnąć do tego wszystkiego, bo faktycznie już nic nie wyświetla, za wyjątkiem TTS-ów. Dobra, robimy sneaky peasy. Return to Wolfenstein Castle. No dobrze. Znowu te super easy misje. Sneaky. O kurde, luch jest. O, się przypomina jedna z misji z Koda Jedynki. Gdzie była taka tama? Się ich nazbierało. To się nazywa plan. Dobra, kończmy tego kodzika i zabierajmy się za Preya. Ja to mówiąc, myślałem nawet dzisiaj o zakończeniu Preya. Ja już go przeszedłem. A w sumie mało kto ogląda tego Preya. Ale że widziałem, że dwie osoby nawet mówiły, że mnie odpuszczał. A nie odpuścimy. Skończymy. Naprawdę ciężko się dogiera bez takiej dokładnej eksploracji. Bo jakby nie patrzeć, to Prey to jest jedna wielka gra eksploracyjna z elementami strzelania. Więc to jest sporo tracę, bardzo sporo tracę, idąc prosto do celów. Niby się da przejść, że jest o wiele ciężej. To idziemy. Już
Słyszałeś... Czekaj. Słyszałeś w ogóle, że kod jest jedną z trzech najbardziej rozpoznawanych marek gier komputerowych przez amerykańskich 14-latków? Słyszeć? Nie słyszałem, no ale... Dobry typ. Cóż, nie słyszałem, ale domyślam się, że tak jest. Pewnie jedną z kolei nie jest... Jest ten... Minecraft. Sonic, Mario, Pokémon. O! I nie mam tu Minecrafta? No to jestem ładnie zaskoczony. Minecraft zamiast Sonica. Ale czyli jednak miałem rację. Kurde, przypał. Postawię mu. O la 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 la, niedobrze. Prawie jak gułak. Kaja szok. No ale dobra, inna sprawa, no kogo chodzą Amerykanie? Ciągle jakieś badania, Amerykanie to, Amerykanie tam, to na prawdę mówiąc, kogo chodzą Amerykanie? Amerykanie to nie są wszyscy gracze. Wszyscy opierają swoje badania na podstawie Amerykanów. Amerykanie to nie wszyscy. To nawet nie jest połowa. Myślałem, że są dane wywiadowcze, ale jednak nie. Wow. Amerykanie, Amerykanie, wszędzie te Amerykanie. Na szczęście Price jest Brytyjczykiem. Dlatego go się da lubić. Dlatego wszyscy Price'a lubią, bo nie jest Amerykaninem. O! Prawie jak Assassin's Creed 2. Nie, Brotherhood. No wiesz, amerykański rynek elektronicznej rozrywki jest bodajże drugi pod względem wielkości po Chinach. Bo z... No i czarny ekran. Jaki czarny ekran? Gdzie masz czarny ekran? A, słuszna uwaga co do Price'a. No kurde, no. Nikt nie lubi Amerykanów. Nie ma czarnego ekranu. To jest rasizm. To jest afroamerykański ekran. Dezen cię za to pozwie. Dezen to jest taki nasz filmowy kabel. On donosi na każdego. On jest Żydy tak naprawdę. Kolejna zmiana tonu? Serio, będziesz rozwalał to? Okej. Wiem, jest tu odpalonego HTML playera, ja mam. W sumie śmieszki Hiszki. Ja też mam na Maxtonie czarny ekran. Ja też mam na Maxtonie czarny ekran, więc kij z tym. Dlatego oglądam streamy na Twitchu przez Chroma. A proszę mnie nie wyzwać od ludzi.
No i deska padnie. O, teraz masz czarny ekran. Przynajmniej ja nic nie widzę. Jak po drabinie. Zawsze mi z automatu was zostawia. A proszę mnie nie wyzwać zawsze. Nigdy gdzie więcej. Spino, kochanie, solo już ma nowego reżysera. No ma, ma, to już jak już... Czy nie, to kiedy wyrzucili tych typów, była informacja od razu o nowym. Słyszałem, kto to był, ale już nie pamiętam. Kto to był? O, Makarow. Dlaczego on taki szaliczek musi nosić? Jakiś pederasta. Właśnie nie było. A to musieliśmy inne info usłyszeć. Jak to jest niemożliwe. Wczoraj słyszałem, czytałem już o tym, albo przedwczoraj. Po co? Dlaczego? No i do kuchni zlecieli. O nie, kurczaka zabiłem. No to mam przesłaną pyta, znowu. Jeden Hall reżyserował m.in. Kod Da Vinci. A, Kod Da Vinci to oglądałem. Może nie był to jakieś arcydzieło, ale przyjmy się, jak to wyglądało. Tak, przecież się Nikolaj żyje. Myślałem, że już wszyscy. Że... A. Że już wszystkie te bohatery z pierwszej, drugiej części pomierały. A przecież się Nikolaj żyje. Jeszcze Nikolaj. Ale serio, nic nie widzę. Muszę sobie kolorystykę zmienić. Muszę sobie kolorystykę zmienić. A pa pa pa. Ty obrazu. Da, ten sobie wezmę. A, god damn it. No i od razu lepiej. Zupełnie nic nie widziałem. Było ciemno jak w... Znowu bez powiadomienia. Bo powiadomienia się zepsuły, dostałem błędne linki. To mi spieprzył wszystko. Będę musiał to wszystko naprawić później. Linki dostać nowe. To mnie oszukał. Ostatnio zapomniałem to poprawić. Ostatnio poprawić zapomniałem. Mój poziom atencji spadł. Dobrze. A wiesz, jak mnie zabiłem, to no, tak odrobinkę bardzo zwolnię. Dzięki, PS. Widzisz to przez ciebie wszystko. Właśnie o to ci chodziło. Tam jest Globus. Już wszyscy? Let's go. A w sumie jakby tak popatrzę tą ścianę i taki kontrast jest pomiędzy tą ścianą, taką szarością, jak i taki, wiecie, stylizowany jakiś film czy gra. A już jest taki kontrast fajny. Kontrast jak w Spec Opsie. Prawie.
No i komputer zepsuliśmy. O, dane wywiadowcze? Nie, to tylko laptop. Laptop jakich wiele. Siema, Fimo. Oj, nie mam amunicji. O kurde. A coś lepszego, jakoś kałacha? Dobra, pepem. Przynajmniej ma celownik. To jest. Łocież. To będzie ciekawe. To jednak nie jest ciekawe. MW3 w życiu nie widziałem singla, tylko końcówkę w jakiejś składance. A powiem ci, że MW3 jest zaskakująco dobry. Tak samo w sumie moje odczucia względem MW2 i MW3 są takie same jak studenta względem NFS Most Wanted 1 i Underground 2. W sensie, że MW2 jakoś tak niby była ta nostalgia. Nostalgia, to jest kurde gazda od 9 roku. Nie byłyby dobre wspomnienia, no ale to nie było jakieś takie super. No ale z drugiej strony MW3 i znaczy jest zaskakująco bardzo dobre. Na pewno lepsze niż 1 czy 2 MW. No to nic. Dupiany karabin. Gdybym miał kałacha, to co innego. O, elpek. O, co to jest? To jest chyba... snajpa. Musimy znaleźć coś sensownego. No chyba po prostu kolejna część. Jest kontynuacją. Jak to się ma w porównaniu do MW2 i MW3? No to jest kontynuacja. MW1, 2 i 3 to jest jedna cała wielka historia. Co się stało? To jest jedna wielka trylogia, pełna historia. O ile wiadomo. Black Ops 1, 2 i 3 się ze sobą łączą. No, 1 i 2 się ze sobą łączą, ale 3 ma jedynie podtytuł Black Opsa i tyle. To się nie uczy. O, a tutaj w tym przypadku... W tym przypadku tylko MW3 to jest jedna wielka zmiana historia. Fantastycznej trylogii z oryginalnymi postaciami, no ale jako technicznie, fabularnie. Fantastycznie, na skrętku fabularnie, jedynkę szkaluje. Bo jedynka to jest tylko wielka nostalgia, to było po prostu takie zaskoczenie. To było takie zaskoczenie, że w końcu postanowili odejść od realii II wojny światowej. Dlatego ludzie, nie wiem, pokochali MW. Tak samo multi było dość ewolucyjne, ale teraz z upływem czasu to się nie zestarzało godnie, tak powiedzmy. Może jest to klasyk, ale klasyk, który no... no, po latach nie jest przyjemny w odbieraniu. Ale Master był jednym wielkim skokiem na kasę. O! Będzie bardzo nieudanym skokiem na kasę.
I znowu, o Jezus Maria, co? Mystus, Mystus. Jeśli ja bym umarł. I znowu ban Twitcha. Za co cię ban Twitch za Twitchował? Ban Twitchował? Twitch zbanował. Kiedy wy zaminowaliście ten most? Wow! Ja wiem. Grałem w multi MW przez ponad 2500 godzin. No właśnie mówię, że to było całkiem dość ewolucyjne, ale to się nie zestarzało. To się zestarzało, ale no... Nie z gracją. Koszek zawsze miał dobrą animację przeładowania. Za 2750 biców warto paść, a design to by się chwalił. A, tędy. A design osiągnie zjadę niż... To nie jest dymne. Zbyt dużo tych terrorystów. Jaki fajny hold w stronę... Wow. Strona pierwszego koda. MW3 to jest jeden wielki hołd. Wow! Panie Price. Tu. No nie, i znowu Delta Force. Delta gramy. Makarov tracked Forshevsky's daughter to Berlin. If they find the girl, it's only a matter of time till he gives up the nuclear codes. Do we have her exact location? Triangulating now. ISA cell phone snipers just intercepted a call from her. Patching it through. Sam Price w końcu ma ponad 100 lat. Się nudzi. Dlatego wysadza wszystko. American Special Forces, do you speak English? Stay calm, we're en route to you now. Where are you exactly? Closet, fifth floor suite. Which side? I don't know. There's a building across the road. A sign on the roof says Riesdorf. Please hurry. Okay, put the phone down and don't move. We'll come to you. Athena is still with us. Weapons tight and don't throw any shots. W sumie nie ma co się dziwić Price'owi. Jak ty też byś był nieśmiertelny, to w końcu by to też się znudziło po pewnym czasie. Też byś się znudził. I byś w końcu chciał wszystkich zamordować, żeby sprawdzić, co by się stało. Tak na przykład było w Undertale'u. Na początku grałeś Bugenwiak, później grałeś jako wielki pacyfista, przyjaźnił się wszystkim, kochając wszystkich. A na samym końcu z tego wszystkiego tak ci się nudziło, że wszystkich wymordowałeś. Jeszcze półtorej godziny. Aha, półtorej godzinki do gameplay nowej wyprzedaży, co? Streamujemy z wyprzedaży steamowej. Robimy praise the Gaben. Praise Lord Gaben, our savior and Gaben.
goes Gaben is Gaben. A Jezus. No ale jeśli mam być szczery, to wygląda... Może jest jaśniej na tym trybie wyświetlenia obrazu, ale... Ale. To wygląda... Wszystkie teksturki, wszystko wygląda beznadziejnie. Jak kontrast, gamma, etc. Tam jaskrawość potrafią zmienić całe wizualia. Nie teksturki, nie rozdzielczość, nie cienie, a zwykłe ustawienia światła. Ten kolorystyki. Zwykłego monitoru telewizora. Ciekawe, jaką tematykę wyprzedaży wymyślą w tym roku. A może bez tej tematyki? A może bez tematyki? No tu będzie wyprzedaż. O Jezu, przepraszam panie... Panie Jasek? Gaben wprowadzi konta premium Steam. O Jezus. O Jezus, lepiej nie. Jest już lepiej nie krakaj. Jak będzie konta Steam premium, to będzie już koniec świata. No i w sumie Steam się bardzo wzbogaci. Powiedzmy już też, że Steam się bardzo wzbogaci. Bo dla niektórych Steam to jest taki main. Że jeśli chce się być graczem, to trzeba mieć Steama. Niektórzy będą chcieli mieć Steama w pełnej mierze możliwości. Więc lepiej, żeby nie wymyślić czegoś takiego jak Steam Premium. Już wystarczy, że mam Spotify Premium i Netflixa wykupionego. Żeby oglądać seriale, które mogę oglądać za darmo i muzykę, którą mogę posłuchać na YouTubie. Czy w radiu. O kurde, było blisko. Nie widzę skąd strzelają, a Giana tam ich. Ja beznadziejny celownik. A przepraszam pani Grinchu. Może coś z farm ma. Akurat kolejnie do jednej graczy wychodzi im najlepiej. Wiesz, jak się zdarzyło mi z tym, że ktoś hejcił ten Steama. Gdyż schodził Valve. Ubisoft, Steam... Ubisoft, EA, Microsoft... To się hejci. Nawet Sony niektórzy. A tu Valve nagle? I to ładnie bym powiedział. Farma już chyba była? No to ładnie. Potworki też były, roboty z tego, co pamiętam, też były. Może jakaś wampirza? Mocne. Wampirza, że wiecie, że Steam, że wysysa dolary. Nie. Pewnie tematem przewodnim będą wakacje. To może mieć sens. To może mieć sens. No wiecie, akurat wakacje są. Mogliby zrobić taki Humble Bundle Monthly, ale od Steam. A jest zbyt dużo jeszcze jest pakiecików. Jest G2, jest Monthly zwykłe bundlowe, jest jakieś coś tam innego, Twitch Prime. Nie no, bez przesady ludzie. Chociaż z drugiej strony to byłoby ciekawe. Mielibyśmy gwarantowane z gry...
Mielibyśmy gwarantowane jakieś gry od Steama. Z legalnego źródła. W sumie było to całkiem spoko na jakąś uczciwą kwotę. O kurde. Bang, 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 bang. A. No co za... A się to ciężko strzela. Hello gamingowe świry, jak tam portfele nasmarowane? O, u mnie kiepsko. Mam zaledwie euro 50 na Steamie. No i na razie mi się jakieś tam farmią jakieś gówno karty. Więc może uda się dojść do euro 75. To jest kiepsko, nie jestem przygotowany. Ała. Skąd? Jestem przygotowany na Steam Sale. Ale czego wam mam was przecież? Od czego mam was? Tak podobno, ale dasz mi 2 euro. Not even once. Requesting fire mission. Solid copy, 01. The air corridor is cleared for our A-10s to commence gun runs. Metal 01, this is Valkyrie 26 in the airspace and at your service. Josh, we have prize given for 59 minutes. Everyone should praise Gaben. Lord Gaben is our Lord and Savior. Bang. Bang, 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 bang. A ta snajper będzie nadziejna. Gierwa akurat główne gry daje od 2 miesięcy, no. Tak, ciężko się nie zgodzić. Chyba jedyny dobry ten Monfli od G2 to był ten pierwszy. Bogi Iwonka na chorobowym. A te teraz nie działają? Znowu nic nie działa? To bez jajek. To bez jaj. Wczoraj jak sprawdzałem dzisiaj, to te TTS-y działy wyśmienicie. No nieźle, no nieźle. 25 euro już przygotowane, my Odin's Body. O kurde. Ale kupisz mi coś, nie? I believe in you. Give me your money. Now, please. Kupże mi coś. Pan do pieniążki. Pieniążki, no. O. Wow. Ja tam jestem zmówić, ale chyba ich wybuchło. Kupujcie gierki Wogiemu. Wogi chcesz poba? O kurde, oczywiście, że chcę. W sumie jakbym dostał Players Unknown, to kurde, bym grał w to. To mogę gwarantować, żebym to grał i na Boże nawet na streamie. Zagrałem tyle, że mógłby wszystkie Fallouty kupić. No, w sumie można by. Jak tym, że wszystkie pieniążki idą do Torrenta i te pieniążki są torrentowe. Torrent się nie dzieli. To w sumie nie ma co narzekać, no. Przynajmniej imprezę jakimś zafunduje. Kiedyś, może. Nie wiem. A to wuj, z kolegą się nie podzieli, taki kolega. Team,
O, patrzcie, wyrzutnia. Nie, helikopter. Taki kolega z tego terenu, no. Świetny. O, no to będzie minusik, panie Toronto. Nie no, w sumie kij z tymi bicami, kij z tymi pieniędzmi, przecież zawsze mogę chodzić do pracy i zarabiać normalnie, nie? Tak teraz to robię. Może akurat jak się zbiera za ten miesiąc, chodzi mi o pieniążki, wypłatę zwykłą robotową, to kupi się PlayStation VR-a. To, że to jest całkiem dość duży wydatek, bo muszę wydać kod 1750 zł za kamerkę i VR-a. To jest oj, to jest sporo. Dlatego myślałem, czy nie zrobić czegoś takiego, żeby kupić sobie teraz kamerkę, uzupełnić jakąś biblioteczkę PlayStationową. No i VR-a kupić kiedyś indziej. Przynajmniej będę miał do kupienia VR-a kiedyś za 1500, a nie 1700 razy. Ty mu daj te 35 dolanów. Mogę chyba pora założyć własny kanał na Twitchu. Kto idzie z wołkiem? No problem w tym, że jest to Creeperku nikt. Na tym Twitchu na ZGS siedzą tylko ci, którzy idą na torrenta. O nie, przepraszam panie Tracek. Ja bym to nazwał wojną o niepodległość. Czy to był kałach? To jest turret. Jak się to odczytało z tymi kropkami? To to jest dobry z niemieckiego. O nie! Praise Lord Makarov. Abym się jakiś wody napił. O rany, taki gorąc. O skropkami umlaut? No tak, to o skropkami, tylko jak się to wymawia? Chodzi mi o to. Jak takie takie o skropkami się wymawia. Schuligung für Verspätung. Ja ich bin tomato. Hello, my name is potato. Jedyne zdanie jakie zapamiętałem z niemieckiego. Jezu, ja się 7 lat, to sobie uświadomiłem, że 7 lat chodziłem na niemiecki. I co umiem? Liczyć do 3. I powiedzieć, jak się nazywam. A i w sumie pamiętam, jak jest pies i kot. Tak chyba probies. 7 lat nauki niemieckiego. Wiecie co, przepraszam za spóźnienie. To ja idę z Wolgi, niepodległość. No to zapraszam cię, Wilku. O, patrzę, pani Grunt. O, Helenka, chyba mam zawał. Wow. Strzelać z jajce. Co się jest kogo? Dyzyna? Nie, no bym taki. Aż taki ostry dla niego nie był. Trzeba dbać o mniejszości. Au, to zabolało. To zabolało. Metal 01, we've
by the German division commander. What's the status on the ground? Take column is down. We're getting overrun. This AO is lost. Missed your last 0-1. Say again. They dropped the damn building on us. Sandman, advise immediate pullback to extraction point. Negative, Overlord. We are going for the girl. Her beacon is still active. You'll need to move fast. Berlin is falling. We'll maintain ISR. Over. Nie widzę nic. Nie chcę zmieniać kolorystyki monitora. A w sumie tak widzę, że w tym jaśniejszym monitorku też niewiele widać. Inbaban. Berlin upada. A widzisz? W sensie mówisz, Berlin upada, że w sensie w czasie rzeczywistym, czy w czasie growym? Czy w sumie jedno i drugie to jest aktualne? Powiedziałem z kopa. Dodam taką kolejną wypowiedź. Gdyby Hitler widział, co się dzisiaj dzieje, to by się przewracał w grobie. Ale tak przewracał w grobie, że gdybyśmy go połączyli do prądnicy, to byśmy mieli nielimitowane źródło prądu. Wrogi, ale wiesz o tym, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że Hitler widział Holokaust. Tak. Tak, a za smowę za Katyn odpowiadają Amerykanie. Tak, co jeszcze odpowiadają? Panie Sandman, biegnij szybciej. Wykaż krzywinę. Sparta. No pójdę, kopię szybciej. O pójdę. Sandmana nam zabiło. Atakuje taki... W sumie jaki kiepski ten ładunek był, skoro nic im nie zrobił. Już za godzinę, jeszcze godzinka, może w ciągu tej godzinki skończymy, koda. Bo w sumie zostało nam jeszcze dwie misje. Jeszcze dwie misje nam zostały. Godzinkę 20 minut, no. Czytałem gdzieś, że miał być o 16. Nie wiem, kto dostał takie info, że wyprzedaż ma być o 16, no ale... Kościół... Nie. Wyprzedaż zawsze jest o 12 czasu amerykańskiego, jakiegoś tam. Ma czasu z tego z Nowego Jorku, jaki wie, jak też czas. Ale czasu polskiego europejskiego jest o 19. CD Action, oni liczyć nie potrafią. Bo gry online jest pojebane, czy też napisali, żeby testa była o 4, faktycznie była o 6. I znowu będzie spam, Steam nie działa, Steam upadł. Będzie. Uuu, połączyliśmy się.
Stream upadł. Nie, CDX na gry online. CDX to wiem, że o 6. Ale wiecie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że konferencja Bethesdy była faktycznie. Konferencja Bethesdy faktycznie była o 4 rano. Cel w tym, że w internecie, na streamie była odtworzona konferencja o 6. I to, co się działo o 4, puścili nam o 6 rano. Zapraszam się, dlaczego coś takiego zrobili? Po co? No, ponoć Bethesda chciała ocenzurować swoją konferencję. I po ocenzurowaniu tej konferencji puścić ją w sieć. Z czego jedna mnie rzecz ciekawi, co oni mieli tam ocenzurować? Nie wiem, może mogli ocenzurować The Evil Within, które mogło być krwawe, z tego co pamiętam. Nic nie pamiętam. No i mogli ocenzurować dla Niemiec stream, jeśli chodzi o Wolfensteina, usuwając te swastyki, etc. Bo w końcu druga wojna została wywołana przez nazistów. Chcę na swoim tuszu napisać, że będzie o 6. Przecież pisali oficjalnie tak. Nie wiem skąd w ogóle ta czwarta się wzięła. No bo było tak jak ci mówię, w sieci była o 6. W sieci była o 6. Może ktoś źle policzył strefę czasową. W sumie już, kto to wie? Ale po co cenzurować... Po co cenzurować całe te konferencje? Czy my już żyjemy w takim świecie, że wszyscy się o wszystko darzają? Popatrzcie na takiego Dezena. Jest rudy, gruby i ma wady wymowy. Ale nawet mimo tego, że się z niego śmiejemy, obrażamy go, to on się nie obraża. Bierzcie przykład z Dezena. Bierzcie przykład z Dezena. I tak była najsłabsza ta ich konfa. Właśnie nie. Najsłabsza było PC Gaming Show. To było tak nudne i przegadane. Nudniejsze nawet niż rok temu. Później dopiero EA Play, to było ogromnym, wielkim rozczarowaniem. Wykończyłem, przypisujesz mi opis własnej osoby. Bo jesteśmy tacy sami. Wiem. Nie było. Actually fajnie się PC Master Race słuchało. Właśnie pisze CV. Co powinno dać do informacji osobiste? No life. Nie ceni sobie życia, woli zadawać damage. Gia w Salemy. Nie ma życia, bo gia w Salemy. Już masz opisik, pierwsze. PC Master Race to była konferencja, która w ogóle nie pasowała do jeszcze. Dokładnie, Mister, dokładnie. Może ktoś prowadzi na konferencję tylko dla gameplayu. No, po to są właśnie konferencje, żeby robić hype, żeby zapowiadać gry. Jeśli chce się gadać, no to kurde, no... Nie wiem, ogląda się jakiś... Ogląda się jakiś zagamerów, twitcherów, streamerów w sieci. Po to jest właśnie E3, żeby zapowiadać tytuły. Żeby robić hype.
Póki co mam spokojnie opanowany sympatyczny. O Jezu, jaki śmieszek. Jaki ten film o to śmieszek. Trochę tak jak Mystus mówił. Ktoś ją robi w piźnicy. Ktoś robi dużo demencza. Głok 2-0. Konferencja to nie tylko gameplay, jakby pokazywali tylko gameplay bez uskrytu, by się by... Wiesz co, ja oglądam E3 od ponad 8 lat. I wiem, co powinno być. Po co się przychodzi na E3. Myślę, że Torrent by się samo powiedział, że przegadane E3 to jest E3 beznadziejne. Rzeczy to jest jedno wielkie święto, które trzeba się zapowiadać, hype'ować, pokazać trailery i gameplay'e. Gadać można, ale no... Nie już przesady. Ale przynajmniej byłoby mięsiście, a PC Master Race jest takie przypalone mięcho. Próbujesz zjeść, ale nie dajesz rady i ciągnie się i ciągnie. No, takie właściwie niedogotowane mięso. Takie taniej jakości. Kurde no. Mystusz dzisiaj dobrze prawi, Mystusz dzisiaj bardzo dobrze prawi. Ja bym dał mu jakąś pufę, no ale... Sezon się kończy, więc na nic ta pufa by nie była potrzebna. Ach. Na końcu E3 to nie jest E3 samo w sobie, odbywa się praktycznie przed E3, ma na celu na hakować. Jeszcze na to, co czeka ich na samym MLB. I tutaj akurat masz rację, tu masz akurat rację. I tutaj masz jak najbardziej rację. O kurde. Hała. O Jezu, granat. Stawiam 10 dolców, że to wielkie coś runie, że to wybuchnie. Ale w sumie strasznie ten czas leci, mamy już 2017. Ale jaja. Co przyjmuje zakład? Nikt, bo wszyscy wiedzą, że przegrają. O, mogę mieć Predatora, przynajmniej nie teraz. Najwięcej gameplay pojawia się po tych kilku dniach E3, albo przygotowanie... Gameplay, bardziej mnie interesują zapowiedzi trailery. Ale faktycznie, jest najwięcej pokazów, przynajmniej tych mniejszych gier, mniej rozpoznawalnych, małego. Może nie tyle mniej rozpoznawalnych, co mniej popularnych, o. Pojawia się za zamkniętymi drzwiami ogólnie. Overlord, we're in.
Jezus, morduje uciekających ludzi. Chyba ją torturowali. Biedną dziewczynę. Co ty, ludzkie? Jest to jakiś Nikolaj? Zdawaj się, Nikolaj. A chwila, przecież ja jestem Yuri, mogłem zrozumieć, o czym mówi. Jestem przecież Ruskiem. Dlaczego jako Rusek nie rozumiem rosyjskiego? Ej, kurde, ej. Ej, serio, zablokowałem się, mi? Ach. Ej. Ach, odblokowałem się. Na, tam nikogo nie było. Gdzie jest ten wielki drzwi? Tu jest ten wielki drzwi. Ten wielki drzwi, czy jak tokolwiek się nazywa, to wybuchnie. Mój on. Będziemy uciekać z tym helikopterem, a ten dźwig wybuchnie. O kurde, 500%. O, jest. No to ten zepsuł powiadomienia. Dostałem złe linki, nie działające linki. A sprawdźcie, że TTS-y działają. Sprawdźcie TTS-y. Bo jeśli TTS-y działają, to oznacza, że tylko alerty nie działają. A, czyli wszystko nie działa. Dobra. Czyli wina oczywiście leży... po kogo stronie? Po stronie OBS-a. Po stronie OBS-a. Oczywiście. Oho, będziemy podłogę wystawiać, co? 500%. Lepiej jest jaki znawca od wybuchów. W ogóle widzieliście, że Price ma biodę? Przypadek? Sam wszystkich jeden zawaliłem, jestem super mordercą. Uja, działa, ale kasę zabiję. Lepiej to zwalić winę na jednego OBS-a. Biednego OBS-a, to. Bardzo biednego. Oho, dzisiaj mówiłem, że wybucha wszystko. Oczywiście, tutaj wszystko, każdy poziom musi kończyć się wybuchem. A, dobra, musimy się odsłaniać. Myślałem, że mamy się wycofywać w tym filmie. Dobrze, o kurde, to jest. Tak, granat. Granat. Gdzie widzisz nasz transport? O! Oczywiście, helikopter, jak mówiłem. O, wleciał sobie do kanionu. O, jednak wyszli nam helikopter, to coś nowego. Bardzo nowego. Bo, maliło mi się. Ja gram Frostem? Nie, Jurim gram.
In the slow-mo. Ej, nie widzę nic przez ten dym. Sunman versus Price. O nie! Zastrzelili kogoś tam. Już go kolega. O Jezus, ale krwawie. O, prezydent mi pomógł. No kurde, nie zostawiajcie ich. Dobra, dlaczego to nie wybucha? Powinno to wybuchnąć. No to pięknie. Putin ci pomógł. A jednak przegrałem. Przegrałem dyszkę. Sam ze sobą. Nie wybuchło to. Jednak. Jestem zaskoczony. Wielkie, ogromne coś nie wybuchło. Zawsze wielkie, ogromne coś wybucha. Sandman został cyborgiem. Akcent będzie został cyborgiem. Nie, nie ganiamy z tego, co się chodzi. Jaki Sandman? Sandman Hyoboko. Uj, czy będzie ta ostatnia misja, ta fajna misja? Czy będziemy takim wielkim tankiem? Uj, tam było Hayambe. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Makarov, którego już zabiłeś, no ale jak? Ogiem Price'em? The Elfire's time. Nikolai, are you patched into their system? Working on it. My Yarovik's a little rusty. Ogiem Price'em. O, to jest Yuri. Widzę Yuri'ego, widzę siebie, jak Ogiem Price'em. W sumie sensownie. Jako Price, no Price powinien być tą osobą, która zabije Makarova. Gramy Price'em, ej, tego w ogóle nie pamiętałem. I to chyba jedyna, bo to była pierwsza misja w całej, w całym uniwersum, nie wiem, uniwersum całej... Dobra, nazwijmy to uniwersum. Albo serii, o, serii, tam gdzie lepiej. Ta misja chyba pierwszą misją w całej serii Call of Duty, gdzie główny bohater się odzywa w trakcie misji. Bo wiecie, no... w MW2, MW3, tutaj główny bohater Yuri Cham Soap mówili, ale w cutscenkach. Tak cię zauważcie, że ani jednego słowa nie powiedzieli. A tutaj Price, którym teraz my gramy, wypowiada się. To jest pierwsza misja w całej serii. O kurde. Ja mam zgodę w scenach z Kill Billa. Nie oglądałem Kill Billa. W sumie nie oglądałem zbyt wiele filmów Tarantino. Dziwne, ale... Tak. To sam raz GK by go... Czekaj. Dlaczego tutaj obsługa... Może Opiona? Makarov, Akacze czy inne?
stronie. Jest obrona jak w hotelu tylko. O, umarłem. Moskiewskie lotnisko 2-0. No, w sumie coś w tym jest. Prawie. Au, 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 Juri, strzelaj do nich, kurde. Ale on wolno to przeładowywuje. Będzie trzeba oszczędzać strzały. Spirty mnie zabijają. Mam bardzo dużo amunicji, a miotyw to przeładowuje. To jest ten właśnie nieprzyjemny... To jest ten właśnie nieprzyjemny nawyk gracza. Wystrzelisz dwa pociski, musisz przeładować. Zawsze tak jest. A teraz mi się amunicja na serio kończy. Z amunicją mi się na serio kończy. Ach, jak dobrze być tankiem. O Jezu, przepraszam. Nie chciałem. Christ, morderca. Juri, pokaż swoją twarz. To jest hotel, czy siebie przyjaciół broni? No i to jest właśnie dobre pytanie. Halo, skrypty mi nie pozwalają mu zastrzelić. O, teraz skrypty mnie chciał zabić. Ryj się napalił. Nikolaj, we need another lift. Copy, on its way. W sumie zauważcie, że teraz nasz team to jest. To jest dwóch Rusków i jeden Brytyjczyk. I mimo wszystko oni mówią po angielsku. Ale mamy tu większość rusków, dlaczego nie mówią po rosyjsku? Christ, chyba nie jesteś takim kalcopałem, żeby nie nauczyć się rosyjskiego. Jeszcze jesteś nieśmiertelny. Trzymasz pierdeli, ale dla. Dobra, idziemy. Ciekawe, w jakiej następnej grze pojawi się Price. Po ilu latach? Dlaczego? Właśnie, ciekawe, czy się pojawi w Infinite Warfare. Taki Price Infinite Warfare'a. Ha. To byłoby ciekawe. O, jakby się Price pojawił w Goście 2. O Jezus. Jako pies. Tak nazwać psa imieniem Price. O Jezus, takie zło. Już raczej się nie pojawi. Ale przecież to jest Price. Teraz jest nieśmiertelny, ała. Kurde, nie za dużo tych granatów.
Captain Price jest jak super mutant w Falloutie. Kurde, no. Cholera jasna, nie zdążyłem się ukryć. To życie się tak długo regeneruje. No halo. Naprawdę ciekawi mnie, jak będzie wyglądał gameplay. O, przepraszam, Yuri. Ciekawi mnie, będzie wyglądał... będzie gameplay WoW 2. Bo się na pewno zmieni. Będzie, WoW 2 będzie o wiele... Będzie o wiele wolniejsze niż wszystkie poprzednie kody. Bo bez regeneracji zdrowia to się zupełnie inaczej gra. Zupełnie się inaczej się gra w grze, która jest regeneracja zdrowia, a zupełnie inaczej, gdzie są apteczki. Zupełnie inny gameplay. Choć w jednym i w drugim się strzela. Niby ta zasada zdrowia jest inna, a zmienia wszystko. Kurde. Naprawdę ciężko z taką powolną regeneracją. No jak? Jeśli byłem schowany. Znaczy wiesz co? W multi jest regeneracja zdrowa, chodzi mi o wpierw kampanię. Ja mówiłem wiele razy, że ja nie uznaję multi. Jeśli może nie tyle nie uznaję w multi, to nie gram. Także mnie multi zupełnie nie obchodzi. Co jest w multi, niech sobie będzie w multi. O kurde. Nie działam TTS-y, to Arctic wiem. A tu, to pisał Dezen. Jesteście niebiescy, wiecie, można się was pomylić. Może też będzie specjalny typ z regeneracją. Wiesz co, nie wykluczyłbym. Nie można tego wykluczyć. Ej, bo zaczynam być się irytować. No skąd? Skąd? No kurde, Yuri, czy ciebie... Yuri, dlaczego nie strzelasz? Co za problem postawić apteczki na mapie? Na miłość boską, idźcie mi stąd! Mam 3 minuty zaledwie, żeby dostać się do Makarowa. Bo kurde, umieram ciągle w tym samym miejscu. Jak nie gra, to... Wszystko więdzący wrogowie, no i ta powolna regeneracja. Yuri, czy ciebie osz... Yuri, gdzie jesteś? Yuri! A, myślałem, że Yuri mnie zdradził. Głupi Jusek. Yuri się obudził, jak ty padłeś. Yuri... Ty głupia pało.
No. No, no, no. Umrzyj od mojej granaty, umrzyj. Szybciej, mam 2 minuty. No i umrę znowu. Jezus Maria, za dużo ich. Jak ja mam się tam w 2 minuty dostać? Z taką małą ilością życia. No właśnie. To jest tragedia. I od nowa będę musiał zaczynać cały etap. No oczywiście, że muszę. No kurde, Yuri, ja pieprzę. To jest najbardziej useless postać ze wszystkich, jakie w ogóle powstały. Gorszy niż Hendrix. Jest taki Hendrix MW2. Z MW3. Juli, ty debilu, osłaniaj, że mnie... Ten Juli to jest taki typowy rusek. Juli to jest taki typowy rusek. Nie dba o nikogo, tylko o siebie. I pewnie lata z kałachem. No i znowu. O, jest jak... O! Save point. To coś to jest nowego. Przeskakuj! Jezus, gdyby ten rozrzut z biodra nie był taki duży. On jest duży. On jest za duży. No. No skąd? To wszystko przez tego Yuriego. Nikt nie lubi Yuriego. Hendrix wolno chodził, a chodził, ten nic nie robi. Może go wzięło jakieś wyrzuty, że strzela do swoich? Wyciągnij ten rękawem i strzelać na ślepo. Może będzie hotel. Ujde, no... No kurde... Ludzie mi tu za dużo zadają damage'a. A ta regeneracja trwa jak... Trwa pół roku. To jest... To jest jedna wielka tragedia. Jak ja mam dostać się tam w 2 minuty? Z tak małą ilością zdrowia. Jeszcze jest celownikiem, który pół ekranu zajmuje. Jak ja nienawidzę w ogóle tych limitów czasu. No i tak życie utrudniają.
Juri, w końcu kogoś zastrzeliłeś, brawo. Dam ci później ciasteczko. Niech będzie quick save. Jest quick save. Mam półtorej minuty jeszcze. O, znaleźliśmy go. O, no to tyle z tego. Maker stworzył urządzenie do klonowania swoich popleczników. Nie, po prostu uzbroił całą obsługę hotelu. Karabinę. O Jezus. Czy to był Yuri? A nie, tu jest Yuri. O, wziął Yuri i umarł. Wybacz. Wybacz, Yuri. I tak byłeś useless. W sumie wszystkie... Wszystkie postaci w MW umierają. Tylko Price przeżył. A. No tak. Quick time eventy. Parkour. Mass Effect. Fu, miło rzecz. W ogóle skąd ten Nikolaj wszystko widział, jak ma jakąś... O kurde, to jest jaki Fox. Siema Makero, zostaliśmy tylko my. Drążek mi nie działa. Bawiłem się drążkiem. Nie wyszło to za dobrze. Widzę swoje odbicie w lustrze. Trochę spikselowane, ale widzę. O, Makarow. Halo. To już jest, w sumie wiesz, taka mania. Nie żyjesz, ale mimo tego czołgasz się w jego stronę. No oczywiście odkopnie. O Yuri! No i jego nam zabili. Jego. Nie no, wszystkie postaci mają. Wiesz, tylko... W sumie jakby nie patrzeć, tylko Nikolaj przeżyje. Nikolaj. Dumu nóż gaza. Razem minęliśmy. O! Ja jakoś przeżyłem. I tak się skończyła wojna. I wszyscy umarli. Teraz jesteś gotowy? Wszyscy twoi przyjaciele umarli. Tylko dlatego jednego momentu. Dostał 3 kulki i nic. O, wziął i go powiesił. W sumie... W sumie to jest najmocniejsza część ze wszystkich. Ten mówiąc. W sumie ma chyba... O dziwo, ona ma najmocniejszy przekaz. Kurde, nie, naprawdę. Jestem zaskoczony tym, jak MW3 jest świetne. Naprawdę, o ile jestem troszkę rozczarowany MW2, który uważałem za najlepszego koda z trylogii Modern Warfare, jestem zaskoczony MW3, który był naprawdę genialny.
No, dostałem achievement. The best of the best. Pewnie za przejście gry na poziomie doświadczonym. Ale dobra, udało się. Prześliśmy kodzika. Call of Duty Modern Warfare 3. Ukończenie w tym samym, całą trylogię ukończyliśmy. Jest, udało się. Udało się. Nice. Czas przejścia to 5 godzin i 25 minut. Znaczy ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Także możemy sobie zakończyć nagrywanko.